gminy i starostwa przy wykonaniu tych wszystkich prac. Witam wszystkich parafian i ich gości, ich krewnych. Jest to niezwykła okazja, żeby Notus przeżywać dwustulecie powstania tego kościoła. Dlatego też proszę się do biskupa, aby przewodniczył tej trójki przyświętej, aby modlił się w intencji całej naszej parafii i poświęcił także tę świątynię po remoncie, który został dokonany. Do tej intencji powiedziałem przez przedstawiciela rady parafialnej, przez księdza proboszcza, dołączył jeszcze modlitwę za kapłanów, którzy tutaj pracowali, i obecnego księdza proboszcza, aby jak najowocniej duszpasterstwo też jego praca została tutaj w parafii przyjęta. Może dzisiaj są dwie uroczystości. Jednak słyszeliśmy to w ratę z odnowionej świątyni, a chyba to odpust przemienienia pańskiego. 200 lat to w kościele też jest dużo. Ile to pokoju przeszło, byśmy tak mówili. Pierwszy kościół powstał tutaj w XV wieku, w drewnianku, później drugi kościół na tym samym miejscu, też w drewnianku, w XVII wieku powstał. I w 1818 roku ta świątynia została wybudowana staraniem Pawła Skórzewskiego, wojewody kaliskiego oraz księdza proboszcza Bogumiła Grodeckiego. Taki to był początek. Chcemy też pamiętać o ludziach, którzy stali u początku powstania tej świątyni. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam, drodzy parafianie, że zaufaliście księdzu, bo to często są w dobie grosza i cieszycie się piękną świątynią, bo świątynia świadczy o mieszkańcach. I chociaż nigdzie nie znajdziemy takiego miejsca, gdzie Pan od nas żądał bogatych kościołów, złoconych świątyń, bo On chce mieszkać w naszych sercach. A kościół murowany jest po to, byśmy mogli przyjmować sakramenty święte, byśmy prowadzili życie duchowe w tym ziemskim pielgrzymowaniu. Specjalne podziękowanie też kieruję pod adresem Waszego księdza proboszcza. Kiedy tu byłem pierwszy raz, to widziałem, jak bardzo dokładnie podchodzi do remontu wypalni, w szczegółach takich. Już wtedy były rozpoczęte prace szlakowe na świątyni. I pomyślałem, że bardzo dobrze gospodarz, nawet chciałem pracować, ale nie dało się. Tak, mówię, ja mam tam tyle pracy, takie plany, dobrze ludzie są. Bo jest po studiach zagranicznych, mógłby prowadzić dużą parafię z kaduszami, ale przekonany o tym, że jest wiele do wykonania prac, że nie po to, żeby schować się tutaj niewielkiej parafii, ale żeby pracować. Za to piękne świadectwo serdecznie się dziękuję. Ukochani, odpust przemienienia pańskiego. Ta prawda przypomniana przed dzisiejszą Ewangelią to bardzo ważny epizod w życiu Pana Jezusa. Odnotowali go trzy ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz Piotr w swoim liście. I to wydarzenie w kościele zawsze wspominamy 6 sierpnia. Chcemy też dzisiaj ten odpust parafialny odbyć i
przypomnieć tą prawdę. Czym było przemienienie? Jaki był cel i znaczenie? Przemienienie Pańskie było objawieniem tożsamości Jezusa. To objawienie dokonało się wobec trzech apostołów: Piotra, Jana i Jakuba. Chrystus przed apostołami odsłonił swoje bóstwo. Po prostu pokazał, kim jest naprawdę. Apostołowie nie byli nawet w stanie opisać wyglądu Jezusa. Odnotowali tylko, że twarz się wyjaśniała jak słońce, oddzielnie zaś stało się białe jak światło. Natomiast celem przemienienia było umocnienie uczniów przed godzinami cierpienia, męki, śmierci Chrystusa. Przypomnijmy, że Jezus zabrał potem ze sobą tych samych uczniów do ogrodu oliwnego na górę Oliwną, na modlitwę, która poprzedziła jego pasję. Przemienienie było przygotowanie też, jakby uprzedzeniem zmartwychwstania. Prawda wiary o zmartwychwstaniu jest podstawową prawdą naszej wiary. Możemy tak powiedzieć, że przemienienie Chrystusa zapowiada także nasze końcowe przemienienie, nasze przyszłe uwielbienie, które nastąpi w dzień powszechnego zmartwychwstania. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa, które były wypowiedziane w czasie tego zdarzenia. Najpierw słowa Piotra. Panie, dobrze, że tu jesteś. Piotr wyrażał radość, szczęście, że przebywał z przemienionym Jezusem. Jakie to ważne, byśmy czuli się przed Panem Bogiem, by nam z Bogiem było dobrze. W tych dniach na Sumurę podążają pierwsze pielgrzymki. Wśród nich będzie także nasza pielgrzymka decyzjalna, a przez waszą parafię przejdziemy w dzień grupa zielona z Ostrowa Wielkopolskiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek zauważyliście, jak wielka radość maluje się na twarzach pielgrzymki. Wszyscy, którzy wracają potem z pielgrzymki, są pod jej urokiem. Mówią, że przeżyli niezapomniane chwile, mimo zmęczenia. Dobrze się czują na tych rekolekcjach w drodze. Wielu z nich mogłoby powiedzieć za świętym Piotrem: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Umiłowani siostry i bracia, my też powinniśmy wypowiadać te słowa wobec bliskich. Naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie, dobrze nam tu być. I w tej pięknej świątyni dzisiaj niech każdy w swoim sercu w modlitwie zajmie się do słowa do Pana Boga. Dobrze nam tu być. Żeby tak było, trzeba żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi. Kto zabiega o swoje sprawy, o swoją korzyść, to jest zwykle egoista, ale nie powiem, że jest mu dobrze. Ale jeżeli coś robi się dla innych, z innymi, dla drugiego człowieka, zawsze będzie pewna radość. Są także inne bardzo ważne słowa, które padły na górze przemienienia tablo. Wypowiedział je sam Bóg. To jest mój Syn umiłowany, który ma upodobanie Jego słuchacie. Bóg nam dał swego Syna, abyśmy Go słuchali. Kto Go słucha, nigdy nie przebywa. Nawet wtedy, kiedy niesie krzyż życiu. Wygrywa życie doczesne i wieczne. Nauka Jezusa jest bezkonkurencyjna, nigdy się nie starzeje. Zauważcie, że ciągle się nam starcza. Ciągle są prześladowcy Kościoła, wrogowie Kościoła. Ile dzisiaj ludzi ginie za
posiadanie krzyża, Ewangelii. Prześladowania obecne w Kościele są największe w dotychczasowej historii Kościoła. U nas, bo dzięki Panie to zostało zauważone, 100 lat odzyskanej wolności, ale jesteśmy w wolnym kraju. To jest wielka łaska. Sami o tym decydujemy. I tak chyba, bo nam, że nie musimy się wstydzić ani prezydenta, ani rządu. Chociaż Kościół nie identyfikuje się z żadną partią. Kościół jest otwarty dla wszystkich, bo wszyscy są u siebie w Kościele. Historia potwierdza prawidłowość, że nieprzyjaciel na drogach bardzo często zostaje nieprzyjacielem człowieka. Kto nie kocha człowieka, nie kocha Boga. Nie wystarczy złożone ręce. Kto źle życzy innym, nienawidzi innym. Prawdę płynącą z Ewangelii Chrystusowej. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie, w nauczaniu Ojca Świętego Franciszka i wszystkich już pasterzy, a szczególnie za obecnego wśród nas naszego biskupa Edwarda. I prosimy, daj wiarę mocniej pokonaną siły, aby niestrudzenie prowadził powierzoną mu Kościół drogami świętości. Ciebie prosimy. W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy z całego serca podziękować, że w tak ważnym dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością. Długo w naszych sercach pozostanie słowo, które do nas skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielasz. Zechciej przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając dotrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej i Bogu Rodzicy, odnajdywał ewangeliczną radość płynącą z przekazywania dobrej nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawsze z nas może. Niech Bóg, który jest miłością, obdarzy cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych już pasterskich wyzwań. Thank you.
najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców tego,